Do policyjnego aresztu trafił 25-letni mężczyzna, który spowodował kolizję, będąc w stanie nietrzeźwości i nie zatrzymując się, odjechał z miejsca zdarzenia. Grozi mu w tej chwili kara do 2 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło wczoraj, 11 kwietnia, tuż przed godziną 20. Dyżurny policji został poinformowany o kolizji drogowej przy ulicy Staszica. Dodatkowo zgłaszający poinformował, że kierujący czarnym BMW, skręcając w ulicę Węglową, doprowadził do zderzenia i nie zwalniając, nie zatrzymując się, odjechał z miejsca w głąb osiedla Binków. We wskazany rejon udali się policjanci, którzy na jednym z parkingów zauważyli poszukiwane auto, które posiadało liczne uszkodzenia. Policjanci ustalili właściciela pojazdu i już kilka minut później zapukali do jego drzwi. 25-letni mężczyzna miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Został on zatrzymany, noc spędził w policyjnym areszcie. Dzisiaj usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także spowodowania kolizji, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.